Cześć. W nawiązaniu do poprzednich filmów, które opublikowałem na swoim kanale, mieliście sporo pytań dotyczących, jakich nadal interfejsów potrzebujecie, jakich programów używać, i chciałbym na to odpowiedzieć w postaci kilku filmów uszczegóławiających, może wprowadzając was w trochę większą ilość szczegółów oraz pokazując to na żywym organizmie podczas podłączenia się do auta, żebyście zrozumieli, co ten program robi i jak on tak naprawdę działa. Żeby uszczegółowić i ustrukturyzować tę wypowiedź, sobie przygotowałem taki plan, żeby przypadkiem nie zrobić jednego 3-godzinnego filmu, więc w pierwszej części, czyli ten film, który teraz oglądacie, przejdziemy jeszcze raz przez prowadzenie, nomenklaturę, interfejsy, programy i tak górnolotnie wam powiem o nawigacjach, bo też mieliście tutaj trochę pytań. W części drugiej skoncentruję się na programach, które współpracują z wszystkimi autami. To będzie Ista Plus, Inpa i TUL32 oraz postaram się wam odpowiedzieć oraz pokazać, jaka jest różnica używania kabla CADECAM albo Ennet w porównaniu do ICOM-a z Istą Plus, bo sporo też było pytań, czy tak naprawdę muszę mieć ICOM-a, czy muszę wydawać te 2-2,5 tysiąca złotych, żeby zakupić ten sprzęt, jak chcę tylko diagnostykę robić. To z góry wam powiem, do diagnostyki, do kodowania nie, ale jak chcecie już programować albo programować usługowo, zalecam posiadanie ICOM-a definitywnie, nie wspominając już o zasilaczu diagnostycznym. W części trzeciej przejdziemy, już nie będziemy tutaj opowiadać o Iście Plus, Inpi, TUL32, to jest tylko dla was informacja, tak, te programy działają jak najbardziej seriome. W nich się skupimy, jak korzystać z NCS Expertem, NCS Dami, ISTP, WinKF PT oraz BMW Coding Tool, żeby sobie troszkę ułatwić życie. W części czwartej to już będą tylko i wyłącznie programy dla serii F, G, I oraz U. Diagnostykę to tak samo jak do serii E, nie będziemy w to wchodzić. Kodowanie, tutaj mamy Esysa i BMW i Codera. Troszkę wam już pokażę, co ten program może robić. Oraz programowanie przez Esys, jak i Iste Plus, bo gdy posiadamy ICOM-a, rozszerza nam się trochę wachlarz możliwości, co możemy zrobić w Iście Plus z oprogramowaniem. Ale zanim przejdziemy do tego, to kilka kwestii co do samej Isty Plus. Reingold, Ista D, Ista Plus, to jest ten sam program. Nazewnictwo jest potoczne, różnie się nazywało, zmieniało się też w czasie, ale co do zasady to jest ten sam program. Na początku mieliśmy Reingold albo Ista D, 2000, nie wiem, 14, 15, 16 rok, ja tu wpisałem 16, ale wydaje mi się, że to było gdzieś tam w 14. Zmienia się nazewnictwo z Isty D i Isty P. Ista D, diagnostyka, diagnostics, Ista P, programming. Na tamte czasy obsługiwało to po prostu w ten sposób wszystkie dostępne auta, czyli EF, serię EFI z prostym podziałem. Po 2000, którymś 16, 15, 14 roku BMW stwierdza, wiecie co, chcemy mieć wszystko w jednym programie, no dobra, ale w Iście P no, są jeszcze sporo serii E, które miały inny sposób programowania, więc nie przenośmy to, to już są dość stare auta. Pozostaną w Iście P. Więc co się zmienia? Ista P służy tylko do programowania, kodowania oraz aktualizacji retrofitów. Nie aktualizacji, retrofitów w serii E. Ista Plus zyskuje nową funkcjonalność, która do tej pory tam nie była, programowanie. Czyli z Isty P przed 2014 urywają serię F i I, przenoszą to do ICOM-a, przepraszam, do Isty Plus, gdzie teraz mamy pełną diagnostykę wszystkich modeli aut, jak i programowanie wszystkiego oprócz serii E. Dobra. Mówimy o Iście, to może teraz przejdźmy sobie bezpośrednio do głowicy diagnostycznej ICOM, która została stworzona z myślą o korzystaniu z Isty, jak i Ista była tworzona z myślą o wykorzystaniu tej oto głowicy. Jeśli posiadacie jakieś na chwilę obecną, może 2300-2800 zł, bo myślę, że tak jest na chwilę obecną realny koszt w serwisie nabycia tego urządzenia, śmiało. Na pewno nie stracicie posiadając je, ale zaraz dojdziemy, czy tak naprawdę będziecie w stanie wykorzystać i jest wam ono w 100% potrzebne. Słyszeliście pewnie różne nazwy: ICOM A, A2, Next A. To są generacje tego urządzenia. To, które widzicie na zdjęciu, to jest tutaj Next A.
Jest jeszcze ikon B, C i D. Ikon B to jest przelotka na gniazdo do aktualizacji modułów, które są na światłowodzie, tak zwany most. Ikon C to jest przelotka na motocykle i D to jest przelotka z OBD2 na gniazdo OBD1 pod maską samochodu, więc to są po prostu jakby rozszerzenia do tej głównej głowicy, którą tutaj widzicie, która się nazywa po prostu A. Ona obsługuje wszystkie auta od 95-96 roku z tymi przelotkami, no i tutaj też dochodzą motocykle. Co do diagnostyki, to tak jak wspomniałem, ISTA Plus, ISTA P i ICOM to jest całość. No to tworzy swój własny ekosystem. Macie programy zainstalowane, podłączacie ICOMa, wszystko się ładnie odnajduje. Do diagnostyki możecie też wykorzystywać INP, a w zasadzie jak głowicę skonfigurujecie w odpowiedni sposób, to połączy Wam się z każdym programem, który jest przeznaczony do BMW. Więc tutaj mówimy NCS Expert, DAMI, ESYS, BMW iCoder, czy też przy programowaniu no, ISTA Plus to wiadomo, tylko tutaj mówimy o serii F, G oraz I, tak jak Wam pokazywałem powyżej. ESYS nie ma problemu, ISTA P no to w ogóle bez żadnego problemu. No dobra, ale co jest, jeśli nie chcecie wydawać, co możecie zrobić, jeśli nie chcecie wydawać takich pieniędzy? Macie dwie alternatywy, a w zasadzie jedną, która się składa z dwóch części. Świat BMW, no to już też wyżej widzieliście, jest seria E i wszystkie nowe serie. I tutaj też można ten podział zobaczyć, jeśli chodzi o kable. Dla serii E potrzebujecie KDKAM, który współpracuje i to zawsze są te same programy, nieważne co wybierzecie, INPA, ISTA Plus i TUL 32, to zobaczycie w moim drugim filmie, że te programy po prostu to nie ma znaczenia, one tak samo, prawie tak samo funkcjonują, mają pewne bonusy w postaci komfortu i możliwości, które daje głowica ICOM przy diagnostyce samochodu czy adaptacjach, ale to też można obejść. Nie ma większych tutaj problemów. Pokażę Wam już na żywym organizmie NCS Expert i NCS Dami. To będzie w tym już trzecim filmie. ISTA P, Winka FPT i liźniemy trochę doktora Gini, żebyście zobaczyli, co to jest za program. I tu znowu mówimy, to będzie pokazane w tym trzecim filmie. Jeżeli chcecie diagnozować, kodować trochę nowsze auta FGU, potrzebujecie do tego kabelenet. Zapomniałem może wspomnieć, KDKAM to 130-150 zł max, to i tak są wszystko Chińczyki. Z przełącznikiem to bardzo ważne, czy potrzebujecie przełącznika na 100%, to ja Wam odpowiem w ten sposób. Jeśli posiadacie auto po marcu 2003 roku, serię pierwszą, trzecią, piątą, X3, X5 i każde w zasadzie mini, to potrzebujecie tego przełączniki, żeby zmostkować 5, 7 i 8. Jeżeli macie starsze autka z tych serii tutaj wymienionych, nie będziecie tego potrzebować. Do wszystkiego innego trzeba Enet albo... Jeśli nie chcecie się w ogóle tym przejmować, nie interesuje Was to, kupujecie głowicę, ICOM, łączycie się z wszystkim, zapominacie o tej tabelce. Dobra. Wracając do Eneta i kosztów, około 50-60 zł. Tu nie ma żadnej filozofii, że tak powiem. To jest przelotka RJ45 na gniazdo OBD z jednym rezystorem, więc tu nie ma naprawdę się nad czym zastanawiać. Obsługujemy serię FGU Enetem. Wykorzystujemy jak wszędzie INP i ISTA Plus. Do kodowania używamy ESYS-a i BMW iCodera. iCoder nie jest rozwijany tylko do serii F. Powiedział, można to wykorzystywać. Jeśli chodzi o programowanie, to możecie używać ESYS-a z Enetem, tylko tutaj przestroga. Nie rozpędzajcie się albo poczytajcie, jak będziecie chcieli z własny head unit, czyli nazwijmy to nawigację, aktualizować, albo będziecie chcieli moduł bramki, tak zwany GW albo ZGW, tym kabelkiem aktualizować. Może się to dla Was skończyć, że tak powiem, dużą ilością nerwów i później szukaniem kogoś z ICOMa. Więc wszystko dla ludzi, ale też z umiarem i trzeba wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Jeśli chodzi o kabelki, jeszcze pada pytanie, jakie ja mam nawigację, czy ja mogę ją zaktualizować, co potrzebuję do tej nawigacji.
Typ nawigacji możecie rozpoznać po datach montażu, po typu nawigacji, jakie mapy, jakie macie zainstalowane, co macie w wyposażeniu auta. Ja przejdę tutaj tylko przez nawigację z kodem wyposażenia 609, czyli Professional. Jeżeli nie będę wchodził w nawigacje, które były przed CCC, to już jest, nazwijmy, no, archaiczne tematy i już w ogóle tam do tamtych nawigacji od 2018 nie ma aktualizacji map. Jeśli chodzi o CCC, to też chyba już się w 18 skończyła, a nie jestem pewien, więc tutaj na pewno nie dam sobie uciąć za to ręki, ale rozpoznacie CCC, że to jest taki krzyżak, to się pojawiło w E60, E65, E70. Jego następcą po 2008 roku jest CIC, tu już się pojawia taka lista. NBTi D4, o 2012 rok trochę zaktualizowane, szata graficzna, ale nadal lista. NBTi D5, czyli ta czwarta opcja, tu już mamy kafelki. I NBTi D6, no mamy już rozwinięcie koncepcji kafelków. Najnowsze nawigacje to są MGU. Możecie też rozpoznać po typach map. Dla CIC-a to są, jeśli macie premium, to na pewno macie CIC-a. NBT w tym przypadku jest na mapach Next, a NBT T2 działają na mapach Evo. Więc tutaj zakończę. Przejdziemy sobie dalej w dalszej kolejności do programów wspólnych. Wsiądziemy do auta i będziemy działać, pokazywać, jak te programy funkcjonują i na pewno się tutaj skupimy na tej różnicy między ICOM-em a KBK-em, więc dzięki i do usłyszenia za chwilę.